Boże, zlituj się nad nami. Maldito Senhor. Przeklinam tego człowieka. Głodzi nas, odmawia nawet wody. Musimy się od niego uwolnić, jak najszybciej stąd uciec. Odlecimy stąd. Odlecimy jak ptaki. Doña Joaquina umiera. Ela tá morrendo! Występują Niewolnica Izała, odcinek 60. Dzisiaj zaatakujemy hacjendę diabła. Z Bożą pomocą uratujemy twojego ojca i ciotkę ze szponów tego łajdaka. Za nich jestem gotów nawet umrzeć. Już nie mogę się doczekać, kiedy policzę się z tym całym Leonsiem. Wcześniej wstąpimy do hacjendy hrabiny. Przyjaciele, zorganizuję wspaniały wieczór kawalerski. Naprawdę się pan żeni? Oczywiście. Tym razem panienka Elena już mi się nie wymknie. To znaczy, że stracimy klienta? Nie, żenię się, ale nie przestanę tu bywać. Co pan planuje w wieczór kawalerski? Wspaniałą zabawę. Wypijmy za to. Za ślub doktora Paulo i panienki Jeleny Cunha. Na zdrowie! Malwina nie nocowała w domu. Nie wiem, kto z was postradał zmysły. Malwina, która postanowiła wrócić do Leoncia, czy ty? Próbujesz na siłę wydać mnie za doktora Paulo. Przestań, mam wystarczająco dużo kłopotów. Przybędzie ci ich, jeśli wciąż będziesz nalegał na ten ślub. Już postanowiłem. Zaprosiłem doktora Paulo na Wigilię. Kiedy on wejdzie jednymi drzwiami, ja wyjdę drugimi. Co takiego? Ucieknę. Tak, odejdę. Dokąd? Nie masz pieniędzy. Będę spała na ulicy albo w burdelu. Jeśli zostanę do tego zmuszona, jeszcze słowa dostaniesz. Uderzysz mnie? Jestem już za duża na klapsy. Dostawałaś ich za mało w dzieciństwie, dlatego teraz jesteś taka zbuntowana i bezczelna. Wolałabym być niewolnicą, niż wyjść za doktora Paulo. Przestań. Na dodatek Enrique. Enrique, kto wie, gdzie się podziewa? Jak zwykle ugania się za niewolnicą Izauro. Ile mogą być warte te diamenty, które mi pokazałeś? Trochę ponad 2000 cruzeiros. Potrzebuję więcej, żeby ruszyć za Izauro. W tej rzece znajdzie pan duże sztuki, które będą warte majątek. Chciałbym mieć twoją pewność i wiarę. Czuję tu zapach diamentów, proszę mi wierzyć. W tej rzece znajdziemy prawdziwy skarb. Oby jak najszybciej. Jestem zdesperowany. Nie wiem, co robić. Szukać aż do skutku. Cierpliwości. Wciąż tu tkwię, a Izaura coraz bardziej się ode mnie oddala. Zmaganie się z przeznaczeniem to szaleństwo.
Jeśli ma być z panem, to będzie. Przynajmniej się pan wzbogaci. Bogaty już byłem, zanim tu przyjechałem. Teraz ojciec na pewno mnie wydziedziczy. A ja wciąż nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczę Izaurę. Bierzmy się do pracy. Posłuchaj, jeśli przyjdzie mój ojciec, schowasz się pod łóżkiem albo w szafie. Gdyby nie ty, znowu musiałabym spać na ulicy. Ja przez całą noc myślałam o panu Leonciu. Jestem na niego zła. Wyrzucił mnie z pokoju, kiedy przyjechała Dania Malwina. Ma mnie za nic i traktuje jak niepotrzebnego śmiecia, którego można zdeptać. Wyrzucił cię? Nie mogę pozwolić na to, żeby tak mnie traktował. Nie jestem szmatą, której po zużyciu można się pozbyć. Na twoim miejscu rozmówiłabym się z nim. Tak zrobię. Pójdę do niego. Spojrzę mu głęboko w oczy i bez ogródek powiem, co o tym myślę. Ładnie wyglądam? Naprawdę ładnie? Tak, ślicznie. Skończ z tymi karami. Ledwie przyjechałaś i znowu zaczynasz. Ostrzegałem cię. Nie wtrącę się do moich spraw. Joa i Joaquina to starsi ludzie. Nie wytrzymają tego. Bez wody i jedzenia. To nieludzkie. Kogo obchodzi ich los? Niewolnicy w tym wieku i tak są do niczego. Pozwól im odejść, pozwól. Mój ojciec chętnie ich kupi. Proszę, choć raz, zrób coś dla mnie. Przykro mi, nic z tego. Mam swoje powody. Jakie? Chcę, żeby André po nich przyszedł, tak jak po Izaurę. Teraz czeka na niego ojciec i ciotka. Czemu go tak nienawidzisz? Po co te wszystkie kary? André zaatakował mnie i pomógł Izaurze uciec. Stara Joaquina nazwała mnie złodziejem, a Joa uważa, że to ja kazałem zabić jego żonę Manuelę. Przeraża mnie myśl, że to może być prawda. Nie zrobiłeś tego? Widzę. Że masz o mnie jak najgorsze zdanie. Oni są tacy mili. Nie potrafiliby nikogo skrzywdzić. Każ ich uwolnić. Nic z tego. André chce mnie zabić. On też obwinia mnie o śmierć matki. Jutro Wigilia. Radosne święto Pana naszego, który nauczył nas kochać. Nawet w takim dniu im nie darujesz? Nie zamierzam nadstawiać drugiego policzka. Wolę wyeliminować swoich wrogów.
Nie wiem, co tu robię. Przyjechałeś z własnej woli. Tęskniłaś za mężem. To nie ma sensu. Nigdy się nie zmienisz. Wracam do domu ojca. Jak chcesz. Myślałam, że święta coś zmienią. Liczyłam, że skoro nie ma Izaury, zainteresujesz się nią. Ona pewnego dnia wróci. Jej miejsce jest w tym salonie. Chcę zobaczyć, jak siedzi przy fortepianie i gra, a na nogach ma łańcuchy. Jesteś chory. Powinieneś się leczyć. Francisco zaraz mnie odwiezie. Panie Francisco! To także twój dom. Możesz wrócić, kiedy zechcesz. Najpierw muszę mieć pewność, że mojego miejsca nie zajmie niewolnica. Wołała pani. Przyprowadź powóz. Wracam do domu ojca. Do widzenia, mężu. Żegnaj. On ci się spodobał? Nawet go nie znam. Wystarczyło, że na niego spojrzałaś. Nikt nie ma prawa mi się podobać. Jestem zbiegłą niewolnicą. On specjalnie jeździł konno w okolicy, żeby tylko cię zobaczyć. Oddał mi jedynie chusteczkę, którą upuściłam w ogrodzie. Chciał, żebyś na niego spojrzała. Co za pomysł. Mówię, co widziałem. Tak się to kręcił, jakby sam coś zgubił. Zdawało ci się. Jeszcze przyznasz mi rację. Najbardziej urocze stworzenie, jakie widziałem. To nie kobieta, ale anioł, bogini. I co jeszcze? Bogini, anioł. W końcu zobaczysz, że niczym nie różni się od innych kobiet. Nie rozumiesz. Ona ma w sobie jakąś tajemnicę. Jest inna, czuję to. Czy ten twój anioł, bogini, nie powiedziała, skąd przybyła? Z Rio de Janeiro. Zamieszkała tu razem z ojcem. Z jakiej rodziny pochodzi? Powiedziałbym, że z anielskiej, jakby zesłało ją niebo. Jest naprawdę piękna. Ma na imię Elvira. Bogata. Ma wyjątkowy skarb. Jest właścicielką pięknej duszy i niespotykanej wprost urody. Ale pewnie bez grosza. Elvira to ładne imię, choć niełatwo nazwać anioła. Gdzie mieszka to cudo? W małej posiadłości w San Antonio. Już tam ją sobie wyobrażam, jak błąka się zagubiona między drzewami ogrodu. Żyje jak tajemnicza nimfa zaklęta w grocie. Gdzie ją spotkałeś? Nie uwierzysz. Przejeżdżałem niedaleko jej domu, a akurat poprosiłem niebo, by dało mi jakiś znak i wtedy, właśnie wtedy ją ujrzałem. Więc to czarownica.
Byłem pod wrażeniem jej urody. Nagle uciekła, jakbyśmy bawili się w chowanego. Teraz rozumiem twoje porównanie. Zagubiona wśród pól, chowająca się między drzewami. Daj mi skończyć. Zauważyła, że jej się przyglądam. Wtedy zniknęła. Nieśmiała i skryta, jak na nimfę przystało. Muszę z nią porozmawiać, za wszelką cenę. Jak się masz? Miło, że przyszłaś. Jak się czujesz? Smutno mi. Wyobrażam sobie, mój syn naprawdę cię skrzywdził. Cierpiałam, patrząc, jak zalewa się łzami. Z całego serca kocham pani syn. On chyba uważa, że na niego nie zasługuje. To nieprawda. Jesteś wspaniałą dziewczyną. Marzę, żebyś za niego wyszła. Masz tyle zalet. Nie chcę być nieskromna, ale nie sądzę, by znalazł lepszą partię w São Paulo. Co mi po tych komplementach, skoro Alvaro nie powie o mnie dobrego słowa? On mnie nie kocha. Może jest niezdecydowany. Małżeństwo to poważny krok. Z dnia na dzień będzie musiał zrezygnować z kawalerskiego życia i wziąć na siebie liczne obowiązki. To prawda, ale powiem wam, że Alvaro jeszcze będzie mój. Upuściła chusteczkę. Co to był za zapach? Na pewno zrobiła to specjalnie. Jest taka niewinna i prostolinijna. Na litość boską. Romantyzm w najczystszym wydaniu. Kiedy się uśmiechnęła, byłem gotów paść przed nią na kolana. Co żałosne. Coś nie pozwalało mi stamtąd odejść, a tajemnicze uczucie rosło. W powietrzu czułem miłość i przygodę. To wszystko? Mów dalej, zaciekawiłeś mnie. Jaki był finał? Nie było go. I nie wiem, jaki będzie. Już to sobie wyobrażam. Wydaje się zagubiona, ale upuszcza chusteczkę. Nie rozumiem. Wolisz ją od mojej siostry? Chyba masz do mnie żal. Nigdy nie byłem związany z twoją siostrą. Bo nie chciałeś, ale ona cię kochała. I kocha. Myślała, że się oświadczysz. Niczego nie obiecywałem. Powiedziałem tylko, że z nią porozmawiam. Czekała, a ty podczas kolacji ani razu o tym nie wspomniałeś. Nie chcę robić jej nadziei. Nie zarzucaj mi, że nie dotrzymałem obietnicy, której nigdy nie złożyłem. Dobrze. Nie chcę stracić twojej przyjaźni. Nie mów o tym. Tak będzie lepiej. Przeklęty czarnuch. Przywiązać go do pala? Co ja takiego zrobiłem? Tutaj dostanie nauczkę. Dlaczego? Zamknij się. Więcej szacunku. Wstawaj. Jesteś ojcem tego idioty, który pomógł Izaurze uciec. Proszę przestać. Nie krzycz, bo dostaniesz mocniej. Biczem o bedro cię ze skóry. Już nie chcesz? W takim razie czas na chłostę tej staruchy.
Co takiego? Nie pozwolę na to. Nigdy tego nie zrobię. Zanim umrzesz, musisz się jeszcze wiele nauczyć. Sam wolisz oberwać? Do końca życia mogę pracować niestrudzenie. Dzień i noc, ale nigdy nie podniosę bata przeciwko komukolwiek. To niesprawiedliwe. Tym bardziej wobec Joaquina. Przeklęty Czarnoch. Za kogo się uważasz? Nie będziesz mówił mi, co jest sprawiedliwe. Masz ją wychłostać albo sam umrzesz. Pan jest okrutny i może mnie zabić, ale ja nigdy nie podniosę na nią ręki. Wolę sam umrzeć. Chcesz zostać świętym? Biblia mówi, że masz być posłuszny swojemu Panu. Jestem posłuszny Bogu, który nas stworzył na swoje podobieństwo. Nigdy nikogo nie skrzywdzę. Cokolwiek miałoby się wydarzyć. Postępuję zgodnie ze swoim sumieniem. Chyba za mało jeszcze dostałeś. Zdejmij maskę. Ciekawe, co ona ma do powiedzenia. No chodź. Gotowe. Proszę. Pan jest potworem i będzie jeszcze cierpiał. Bardziej pan będzie cierpiał niż Joa. Wiesz, co mogę z tobą zrobić? Przywiązać cię do pala, rozpalić ogień i wrzucić do niego. Może pan zrobić z moim ciałem, co zechce. Po śmierci i tak czeka mnie życie wieczne. Nie trać tej wiary. Bardzo ci się przyda. Ważne jest tylko życie wieczne. Te słowa napełniają moje serce nadzieją i radością. Esperança e alegria. Eu vou matar você, negra. Sempre fui escrava. Zawsze byłam niewolnicą. Compraram meu corpo. Kupowano moje ciało, ale nigdy duszę. Ona należy do Stwórcy. A Deus nosso Senhor. Pana naszego. Criador do céu e da terra. Eu já disse. Powiedziałem, że cię zabiję. Eu vou te matar, preta. Nie boję się, bo wiem, kto przyjdzie mi z pomocą. Kto? Bóg Wszechmogący i zastępy aniołów. Oni uwolnią mnie od zła. Cheio de segredos e as voltas.
voltas desconhecidas alimentam nossos medos. E nas águas bem profundas, onde há escuridão, pode haver muita alegria ou somente uma paixão. Saber nadar pra se salvar da dor da solidão. Saber chorar pra não guardar mágoas no coração. Saber viver pra não se ver em uma armadilha. Saber sorrir pra não sentir a angústia de uma ilha. Graças a Deus, seu Zé Leôncio foi ver a lavoura sobre o que, ó. Na szczęście, pani pojechał na plantację. Słyszałem, że bardzo pobił niewolników. To prawda. Wie pan, że nie jestem święty. Nieraz zgrzeszyłem w życiu, ale nie można tak traktować kobiet, starców i dzieci. Zgadzam się z panem. Co możemy zrobić? Nareszcie jest okazja, żeby porozmawiać. Nie chciałby pan pomóc? Bardzo mi ich szkoda. Poza tym zarobiłby pan trochę. Pieniędzy nigdy za wiele. Pana pomoc jest bezcenna. Tym bardziej. Co mam zrobić? Hrabina chce z panem pomówić. Hrabina? Ona może pomóc. Hrabina jest bogata i nie lubi pana Leoncia. Tylko proszę nikomu nie mówić o tym, o czym rozmawialiśmy. Oczywiście. Co się stało? Wciąż myślę o Joaquinie. Grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Z wujem Joa są na łasce pana Leoncio. André jest odważny. Poradzi sobie z tym kanalią, zapewniam cię. Co on może? To bojownik. Już kilka razy po tym, jak uciekł, wracał do haciendy komandora. Racja. Gdyby nie on, nie udałoby nam się uciec. Nie martw się, Izauro. To znaczy Elviro. On ma rację. Musisz się uspokoić. Skorzystajmy z tego pięknego dnia. Tak, przepraszam. Zagraj jeszcze. Pedrito, chcesz kanapkę z dżemem? Chcę, żebyś się uśmiechnęła. Cheio de segredos e as voltas desconhecidas alimentam nossos medos e nas águas bem profundas onde há escuridão pode haver muita alegria ou somente uma paixão. Nie mogę patrzeć, jak cierpicie. Na szczęście pan Leoncio zmęczył się i wyszedł. W końcu by was zabił. Dzięki Bogu.
Silni będą sprawdzeni, szczęśliwi ci, którzy w końcu zwyciężą. Niech pan pójdzie do hrabiny. Ona chce nam pomóc. Słyszałem, że to kobieta o wielkim sercu. Niech pan tam idzie. Racja. Może hrabina coś dla nas zrobi. Pan Leoncio chce złapać Andrea, dlatego tak was maltretuje. Niech pan biegnie do hrabiny. Na litość boską. Dobrze, dobrze. Co za pech. Koło pękło. Nie można go naprawić? Bez pomocy kowala nie dam rady. Ja nie mam o tym pojęcia. I co teraz? Niedługo zacznie się ściemniać. Pamiętaj, nazywasz się Elvira, a ja Anselmo. Potrzebują państwo pomocy? Pękło koło, sam go nie naprawię. Mogę państwa podwieźć. Nie chcielibyśmy przeszkadzać. Będzie mi bardzo miło. Może jechał pan w innym kierunku. To tylko przejażdżka. Właśnie miałem wracać. Jak się pani miewa? Dobrze. Znacie się? To ten pan, który jeździł konno. Pan Alvaro był tak uprzejmy i zwrócił mi chusteczkę, którą puściłam. Zapraszam. To jest Moleka, przywódczyni w obozie niewolników, a to pani hrabina. Bardzo mi miło. Mnie również. Diego jest moim kuzynem i lekarzem. Opiekuje się Gabrielem. André jest niewolnikiem, który uciekł z Hacjendy Leoncia. To panienka Moleka. Miło mi. Tak naprawdę mam na imię Lipaleza. To moi przyjaciele z obozu. Ten dom zamienił się w drugi obóz. Nie zwracajcie uwagi na moją matkę. Przez kontakty ze zbiegłymi niewolnikami mój syn jest teraz w śpiączce. Nie słuchajcie jej. Nie chcemy sprawiać kłopotu. Dobrze, że przyszliście. Jeszcze jeden. Przepraszam. Czekałam na pana. To ogrodnik Don Leoncio. Nie wiedziałem, że André tu jest. Przyszedłem prosić o pomoc. Pan Leoncio bardzo źle traktuje Joa i Joaquina. Bardzo źle. Zabiję tego łajdaka. Ruszajmy do ataku. Pomogę wam. Mam nawet plan. Proszę mówić, szkoda czasu. Wyprowadzicie Joa i Joaquina z Hacjendy bez jednego strzału. Pamiętasz swoją ucieczkę z Hacjendy? Pamiętasz? Pamiętam. Moja ciotka wszystkich uśpiła. Teraz ja to zrobię. Oni pójdą spać, a wy wywieziecie Joa i Joaquina w bezpieczne miejsce.
Cieszę się, że możemy liczyć na pana pomoc. Zawsze do usług. Proszę to przyjąć. Kiedy będzie pan miał jakieś nowiny, może mi o wszystkim opowiedzieć. Dojechaliśmy szczęśliwie. Był pan bardzo miły i poratował nas w potrzebie. Zrobiłem to z przyjemnością. Urocza przejażdżka. Zapraszamy do nas. Nie chcę sprawić kłopotu. Ależ skąd? Córka poczęstuje pana ciastem. Wszystko robi sama. A więc prócz urody ma jeszcze złote ręce. Przekona się pan. Chodźmy. Donia Elvira tak je ułożyła. Bardzo ładnie. To skromny dom, ale proszę się rozgościć. Bardzo tutaj ładnie. Niech pan usiądzie. Lubi pan muzykę? Dzięki piosenkom i córce mogę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Ma pan piękną córkę. Na dodatek tyle potrafi. To prawda. Nigdy nie żyła w luksusie, ale otrzymała staranne wykształcenie. Lubi czytać, gra na fortepianie, śpiewa jak anioł. E canta como verdadeiro rouxinol. Papai. É verdade, minha filha. Mas você sabe to prawda, que seu pai não conta mentiras. Wierzę panu. Jest nieśmiała, bo całe życie spędziła w domu. Jak na pannę z dobrej rodziny przystało. Widzę, pan jest z São Paulo? O senhor é de São Paulo? Não, nasci. Urodziłem się w Portugalii. Mas não tem sotaque de português? Nie ma pan akcentu. Przyjechałem tu, kiedy byłem dzieckiem. Sporo podróżowałem. W młodości poznałem piękne miasta położone na północnym wschodzie. Jestem handlowcem. Postanowiłem osiedlić się w São Paulo. Tutaj jest bogactwo tego kraju pochodzące z upraw kawy. Miał pan życie pełne przygód. Niesamowite. Herbata gotowa. Panie Alvaro, zapraszam. Proszę. Dziękuję. Pan jest z São Paulo? Urodziłem się tu i wychowałem. Po śmierci ojca zająłem się rodzinnym majątkiem. Wyborne ciasto. Przepis mojej chrzestnej. Nigdy w życiu nie jadłem nic lepszego. Dziękuję. Proszę o sobie opowiedzieć. Jestem właścicielem ziemskim, ale walczę o zniesienie niewolnictwa. Jest pan abolicjonistą? Tak, jestem przeciwny wszelkiej niewoli. Ojciec zbiegłej niewolnicy był widziany w Muriae i kierował się do Juiz de Fora. To wiadomość z pewnego źródła? Jak najbardziej. Widział go człowiek, który jeszcze w Campos kupował u niego mięso. Pojedzie pan za nimi? Pan Leon gotów jest wydać fortunę, żeby tylko odzyskać Izaurę.
Słyszałem, że wziął nawet pożyczkę w banku. Zatrudnił wszystkich łowców niewolników, których znam. Nie zrezygnuje, póki jej nie złapie. Ale to ja ją upoluję. Za pana sukces. Nasz sukces. My też jesteśmy abolicjonistami, prawda? Tak, ojcze. Nie mamy i nigdy nie będziemy mieli w domu niewolników. Ja dzięki Bogu urodziłem się wolny. Niedawno zaopiekowaliśmy się Pedritem. Ja też jestem jedynakiem. Straciłem ojca kilka lat temu. Ale warto mieć rodzinę i kogoś, kto będzie nas kochał. Mieszkam z matką. Zaraz po śmierci ojca uwolniłem wszystkich swoich niewolników. Zasługuje pan na słowa uznania. Co później się z nimi stało? Wolność to za mało. Trzeba im dać również ziemię i pracę. Pan daje dobry przykład. Wszyscy powinni mieć dom i miejsce, gdzie będą mogli cieszyć się swoją wolnością. Praca oznacza godne życie. Właśnie o to mi chodziło. Nie chciałem pozostawić tych ludzi samym sobie. W jednej ze swoich hacjend zorganizowałem coś w rodzaju kolonii. Ma pan więcej niż jedną hacjendę? Mam kilka. W jednej z nich zatrudniam uwolnionych niewolników. Dzięki temu mają zabezpieczony byt i mogą trochę zarobić. Doskonały pomysł. Chciałabym, żeby wszyscy właściciele ziemscy myśleli podobnie. Jestem przeciwny wszelkim podziałom klasowym. Kolor skóry i pochodzenie nie mają znaczenia. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Dlatego walczę z niewolnictwem. Skoro ma pan tyle hacjent, może dam jedną? Kiedy tylko będziesz umiał nią zarządzać, kto wie? Chciałbym mieć swoją hacjendę. Ale wcześniej musisz się wiele nauczyć. Pan się uczył? Studiowałem prawo, ale zrezygnowałem. Nie miałem powołania. Co pan uprawia? Kawę, jak wszyscy w São Paulo. To najlepszy pomysł. Ceny wciąż idą w górę. Jestem pewien, że kawa stanie się wielkim bogactwem tego kraju. Już wiele osób w São Paulo bardzo się na niej wzbogaciło. Organizuje wśród nich zbiórki pieniędzy, żeby uwalniać kolejnych niewolników. Czynnie pan w tym uczestniczy? W naszym kraju to najpilniejsza ze spraw. Trzeba jak najszybciej skończyć z niewolnictwem. Zgadzam się z panem. Wraz z kilkoma przyjaciółmi założyliśmy towarzystwo abolicjonistyczne. Zebraliśmy już sporo datków, uwolniliśmy ponad 20 niewolników. Najpierw wykupujemy tych najstarszych, ale zależy nam szczególnie na dzieciach. Chcemy, żeby dzieci dorastały jako wolni ludzie. Robi pan coś wspaniałego. Gratuluję. Dziękuję. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa, tekst Karolina Władyka, czytał Zbigniew Moskal. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer, o dia não...